Salon polityczny trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Kamila Gasiuk Pichowicz. Nowoczesna. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry. Tydzień temu równo prezydent przedstawił swoje projekty zmian w ustawach o sądach o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym one już są w Sejmie. Oba te projekty i jak pani zdaniem, jaki będzie ich... Po pierwsze los i co pani sądzi na ich temat od strony takiej merytorycznej? Jeżeli chodzi o ich los, no to ciężko jest mi oceniać. To wszystko zależy od e, pisowskiej większości w polskim parlamencie, więc e, nie wiem. Ale na razie, e, jak pani patrzy na dotyczące no wypowiedzi... bardzo długo chociażby czekano z nadaniem numeru druku, jeżeli chodzi o te ustawy, więc to już wskazywało na to, że nie, ma, nie było tutaj pośpiechu, z jakim mieliśmy do czynienia. E, jeszcze w wakacje, gdzie przypomnę, ustawa o sądzie najwyższym była przyjęta w 72 godziny, a posłowie opozycji mieli Równo trzy minuty, aby ocenić e, tę ustawę ustrojową. Eh... To, na co bym chciała zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te dwa projekty, to przede wszystkim to, że one nie mają nic wspólnego z usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości. Nie dotykają Ale jeszcze zanim, zanim do tej merytorycznej rzeczy, rzeczy czy, czy, czy Pani zdaniem one się znacząco różnią od tego, co wcześniej przedstawiło W Moje ocenie nie. Nie różnią się znacząco. Rzeczywiście mamy przesunięcie z ministra sprawiedliwości na prezydenta szeregu kompetencji, ale cel pozostaje ten sam. To nie są ustawy, które usprawniają wymiar sprawiedliwości, które rozwiązują problemy obywateli. To są ustawy absolutnie personalne które prowadzą do tego, że właściwie zostanie wymieniona kadra w Sądzie Najwyższym w znaczącym stopniu. I mówiąc wprost, politycy PiSu położą rękę na niezależnych do tej pory sądach. Ale politycy PiSu, mówiąc na temat właśnie tych ustaw, zarówno swoich, jak i, jak i tłumacząc tą, mówią, że nie da się zmienić tak naprawdę złego systemu, nie zmieniając ludzi. I że ważnym elementem wymiany czy poprawy całego systemu musi być też wymiana personalna. I żeby Panie, z tego się tego nie rozrobić. zrobić. Panie redaktorze, y, zmiany personalne y, to są zmiany, które nie doprowadzą do tego, że sądy będą pracowały szybciej. Sąd najwyższy jest tym sądem, do którego obywatele trafiają stosunkowo Rzadko ze swoimi sprawami. To, czym trzeba byłoby się zająć, jeżeli chodzi o usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, to sądy powszechne. I my, jako opozycja, pan Borys Budka, pan Krzysztof Paszek, zajmujemy się tym w ramach zespołu do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości. Tam proponujemy konkretne rozwiązania. Jednym Pani, z poseł jest... Pani poseł powiedziała, że tam sprawy trafiają rzadko do Sądu Najwyższego. Zgodnie z tym projektem prezydenckim będzie to pewnie częściej, ponieważ jest wprowadzona, jest projekt nowej instytucji pozwalającej ludziom odwoływać się również do Sądu Najwyższego w przypadku spraw już rozstrzygniętych. Wcześniej. Tak, rzeczywiście jest takie rozwiązanie. Ono budzi nasze wątpliwości, dlatego, że po, będzie w drodze tego rozwiązania, tego środka, tej nadzwyczajnej środka odwoławczego, będzie można wzruszyć orzeczenia właściwie z ostatnich 20 lat. Prawo do tego uzyskają także podmioty polityczne, takie jak grupa posłów, senatorów. Jest to otwarcie drogi tak naprawdę do korupcji. To budzi nasze wątpliwości, ale to nie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te ustawy. Te ustawy są dlatego złe, że że one upolityczniają wymiar sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę na to, że właściwie odcinają możliwość w mojej ocenie przeprowadzenia skutecznie takich wyborów, które byłyby przeprowadzane w oparciu o zasady, o zasady prawa. Proszę zwrócić uwagę, że ustawy prezydenta Dudy w, usuwają wszystkich sędziów akurat z tej Izby, która ma się zajmować kontrolą legalności wyborów. I to budzi samo z siebie pewne pytania. Dlaczego akurat przesunąć wszystkich sędziów? Dlaczego opróżnić akurat tę izbę ze to wszystkich znaczy, chodzi sędziów? Chodzi rozumiem o, Sądy najwyższy tak, o te... sąd najwyższy no, tak, i o sąd najwyższy reguła pięciu lat, mm, tak. czy nie wszystkich, czyli tylko ten, Ale skończyli. akurat proszę sobie wyobrazić, że z tej izby, która będzie się zajmowała kontrolą legalności wyborów, wszyscy sędziowie są przesuwani do innej izby i ta izba staje się pusta, więc będzie musiała być wypełniona nowymi sędziami, wybranymi już przez czyli pani poseł podejrzewa, że pani poseł podejrzewa, że to proszę pis? mi dać pani redaktorze dokończyć więc ta pusta izba, która będzie zajmowała się kontrolą legalności wyborów, będzie musiała być wypełniona nowymi sędziami. Sędziami, którzy zostaną powołani już przez pisowskich nominatów w Krajowej Radzie Sądownictwa, już tej nowej i upolitycznionej. I w mojej ocenie no to budzi jakby pytanie, po co usuwać wszystkich sędziów akurat z tej jednej izby. I w mojej ocenie te ustawy to są trochę takie polisy ubezpieczeniowe dla polityków PiSu. Mają świadomość tego, że łamali prawo. Mają świadomość, prezydent ma świadomość, że łamał konstytucję. Nie przyjął ślubowania Chociażby od trzech prawidłowo wybranych sędziów y, Trybunału Konstytucyjnego. Więc co zrobić, żeby nie być rozliczonym? No, dobrze. tak ustawić system, tak skonstruować ustawę, aby każde następne wybory już wybiega, wygrywał ten układ rządzący, no do dobrze. którego się należy. Pani po prostu sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo poważne oskarżenie, bo to jest oskarżenie tak naprawdę i prezydenta, i pisarza, przygotowali ustawę po to, żeby zafałszować wybory. Rozumiem, że tak brzmi pani teza. Moja teza brzmi tak. Ja zadaję pytanie. Po co usunąć sędziów akurat z tej izby? Która będzie odpowiadała za to, y, za kontrolę legalności wyborów? Mhm. Czyli po rozumiem. Co usuwać... że... Akurat z tej Rozumiem, że to jest, sędziów. Pani zdaniem, najważniejszy element tych ustaw tych zmian. To jest zmiar, jeden tak? z elementów, który budzi moje bardzo potężne wątpliwości. No dobrze, a że to, właśnie a to, ten że... ostatni bezpiecznik demokracji, jakim są wybory, to, prezydent... zostanie usunięty. A to, że prezydent deklaruje, że celem zmian, które przeprowadza, jest to, żeby właśnie nie było upartyjnienia wyborów do sędziów, do Krajowej Rady Sądownictwa. Krótko mówiąc, żeby z tych 15 sędziów wybierało trzy piąte głosów. To Pani nie przekonuje? Absolutnie nie, bo jest to rozwiązanie niekonstytucyjne. Ja przypomnę, że zgodnie z Polską Konstytucją sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa powinno wybierać środowisko sędziowskie. Zresztą projekty prezydenta Dudy są, więc jakby większość, którą będą wybierani, jest już wtórna. To nie jest ważne. ważne Ale nie ma to znaczenia, że jednak 3 piąte to oznacza, że. Absolutnie nie. Do instytucji, która ma być stać na straży, zgodnie z jej jakby konstytucyjnymi e, kompetencjami, na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości, między innymi także od wpływu polityków, nie mogą członków wybierać politycy. Niezależnie od tego, czy to będą posłowie wybrani taką, czy inną większością, czy to będzie prezydent, który będzie wskazywał, czy to będą senatorowie, czy to będzie minister się... sprawiedliwości. Ale... To jest rozwiązanie niekonstytucyjne. Pozostał, ale ja się dostrzega... tylko, ja, przepraszam, y -hmm. chcę dokończyć. Ja się nie godzę na to, aby w drodze zwykłych ustaw zmieniano polską konstytucję, a te akty to robią w szeregu przepisów. Chociażby usunięcie pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Tak samo w Konstytucji mamy wpisaną jej kadencję. Sześć lat. Artykuł 183 Konstytucji jest jednoznaczny. Sześć lat, koniec, tak, kropka. Ale a jest, a ale w drodze gdzie jest... zwykłych ustaw jest w tym momencie zmieniana Konstytucja i to jest bardzo groźne dla nas, dla Jeśli obywateli. Jeśli chodzi o prezes Sądu Najwyższego, faktycznie to jest wyraźnie zapisane w Konstytucji, jednak w przypadku KRS-u takich wyraźnych zapisów, o jakich pani mówi, nie ma. To znaczy ten element dotyczący tego, że tylko sędziowie mogą wybierać sędziów. Także tego także róż Redaktorzy, to trzy argumenty za tym, że właśnie y, środowisko sędziowskie zgodnie z polską konstytucją powinno wybierać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Po pierwsze, mamy wskazanych w konstytucji, ile członków KRS-u może zostać wybranych przez Sejm. I są to cztery osoby, nie więcej. Kolejny argument to taki, że jeżeli ma pan wpisanego chociażby przedstawiciela prezydenta, to pan się nie zastanawia, czy ten przedstawiciel prezydenta ma być wybrany przez prezydenta, czy może jednak przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tylko to jest oczywiste, że. Że przedstawicielem prezydenta może być, może być osoba wybrana tylko przez prezydenta i dokładnie tak samo jest ze środowiskiem sędziowskim. Jeżeli mamy tam sędziów, to jest to oczywiste, że muszą być oni reprezentantami środowiska sędziowskiego, a nie posłów i kolejna rzecz. I y, y, ta interpretacja nawet historyczna. Jak patrzymy do dokumentów, i y, y, wypowiedzi osób, które tworzyły te przepisy, to z nich wynika jasno, także z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że y, sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa powinno wybierać środowisko-sędziowskie, tu nie ma naprawdę żadnych wątpliwości i żadnego sporu, oczywiście, politycy PiSu jakby um, przedstawiają jakieś argumenty, ale wśród prawników, wśród ekspertów nie ma żadnego sporu co znaczy, do tego, że środowisko sędziowskie prawnicy, powinno sposób, być, wybierać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Niektórzy prawnicy uważają inaczej. Nie ma jednak zakazu, czy nie ma jednak wyraźnego stwierdzenia, że sędziów mog nie mogą, nie może wybierać nikt inny poza sędziami. To jest, jest różnica. Wskazane, ale nie chcę, wchodzić, nie, chcę wchodzić sędziów, teraz, nie chcę wchodzić teraz w dyskusję prawdy. Nie chcę, teraz, nie, chcę teraz w dyskusję prawdy. nie chcę wchodzić w dyskusję prawdą, bo myślę, że że nie, nie wszyscy będą tak, za nami podłączali. Ale co tam kolejne pytanie. Jednak wszystkie badania pokazują, że Polacy są z obecnego systemu działania, systemu sprawiedliwości niezadowoleni. To jednak być może jest tak, że państwo broniąc tak każdej, każdego przepisu, każdej reguły, która obecnie obowiązuje, nie dostrzegają właśnie tego, co jest istotą z, mhm. zmiany, czyli tego, że jednak ten system jest niewydolny, źle tak. działa. Panie redaktorze, zarówno opozycja, jak i obywatele, jak i samo środowisko sędziowskie od lat do wymaga się usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. E, ale nie może być tak, że w drodze zwykłych ustaw zmienia się konstytucja. W konstytucji cho są chociażby zapisane takie prawa, jak e, prawo do, e, nie wiem, no, wywodzi się z nich prawo do dostępu do internetu, do środków antykoncepcyjnych, swoboda pana działania jako dziennikarza. Jeżeli w tym momencie przyjmiemy, że w drodze zwykłych ustaw można e, zmienić konstytucję, no to za chwileczkę jakby te wszystkie prawa, które mamy zapisane w konstytucji i dużo, dużo więcej tych praw, może Stać nam odebranych i w drodze zwykłej ustawy ja nie wiem no za chwileczkę dowiemy się że Jarosław no Kaczyński jest królem Polski Jak że stolica razie? jest w Toruniu że Polska jest monarchią no tak. ja przesadzam ale pokazuję właśnie Pani ten mechanizm tą rzecz do absurdu, bo Więc, na razie nikt nie tak, uważa jeszcze jest Kaczyńskiego jakby królem, królem Polski pokazuję, to jest chcę pokazać pewien mechanizm ale jeżeli chodzi o reformę to my się absolutnie zgadzamy ja cały czas podkreślam że polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje reformy i po to właśnie powołaliśmy zespół do spraw no dobrze, reformy ale może jest tak że ta, ten w sposób, i... Tylko proszę mi jakby dać do końca. Ja bo cały czas pozwalam, tylko musimy jeszcze Więc parę nie, nie, Mówimy, mówimy <noise> o tym y, na zespole, y, kiedy się spotykamy, o konkretnych postulatach, które mogą rzeczywiście doprowadzić do rozwiązania bolączek i głównych problemów obywateli. Jak przyspieszyć wymiar sprawiedliwości? Może część spraw przekazać na przykład notariuszom. Są kompetentni, wykształceni, mogą przejąć część obowiązków sądów, takich jak nakazy zapłaty, może wpisy do krajowego rejestru sądowego, a może wpisy do ksiąg wieczystych. Kolejna rzecz, opłaty sądowe, które w Polsce są naprawdę stosunkowo do możliwości mówię. zarobkowych Polaków bardzo wysokie. Tak konkretne rozwiązania. To są konkretne rozwiązania, które my jako opozycja się zajmujemy, a pan Prezydent ani PiS ich w ogóle nie podejmuje. Na spotkanie z panem prezydentem, kiedy zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych, nie pojawił się przedstawiciel Platformy, przyszedł przedstawiciel Nowoczesnej. To błąd Grzegorza Schetyny, że on się nie pojawił na tym spotkaniu? Znaczy, przed, przede wszystkim my, jako Nowoczesna, przyszliśmy na to spotkanie powiedzieć jasno. Wymiar sprawiedliwości można, należy i trzeba tak, usprawnić ale teraz się w pytam drodze o, zwykłych ustawodawców. Czy to dobrze, że Grzegorz, Grzegorz do tego się nie pojawił zmiany na tym konstytucji. Ja nie zwykłam oceniać, że tak powiem, działań e, innych polityków opozycji. Bardzo mnie Cieszyło to, że poszliśmy i przedstawiliśmy bardzo jasno nasze stanowisko. E, sprzeciwiamy się zmianom w Konstytucji. E, nie widzimy żadnego partnera, znaczy nie widzimy partnera w pisie do rozmów na temat zmiany konstytucji. Dwa ostatnie lata pokazały nam, że jest to partia, z którą nie można rozmawiać na temat tak fundamentalnych zmian jak e, e, zmiany w Konstytucji. No dobrze, ale Konstytucja muszę... musi być aktem prawnym, który będzie dla wszystkich obywateli, taką szeroką ramą prawną, w której się wszyscy zmieszczą. A PiS raczej wyklucza Klucza. Ale państwo ale państwo, przy tym, ale państwo to przy tym tylko swoim wyłącznie dla swoich wyborców. No dobrze, dobrze. Tylko tych wyborców, e jeśli popatrzymy znowu na sondaże, wyraźnie widać, że to, co robi PiS, to przekonuje. Natomiast te państwa protesty i tak radykalne odrzucenie tych wszystkich zmian, które PiS proponuje, sprawia, że są państwo daleko, daleko z tyłu, na granicy tak naprawdę między 5 a 10% poparcia. No, no to może 10. jest no, no, nie, w różnych więcej. badaniach, w różnych badaniach, gdybyśmy zliczyli ale nawet całą opozycję, jest znaczy, daleko. Ostatnie Może są... po prostu to jest tak, że ta, ta taktyka, która mówi, y, jesteśmy za reformami, ale i de facto wylicza Pani wszystkie możliwe powody, żeby tego nie przeprowadzić, ludzi nie przekonuje. Rzeczywiście, ostatnie sondaże są dla nas, są dla nas wyzwaniem. Y, y, ja to traktuję jako mobilizację, y, jako taką zachętę do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Ostatnie dwa lata, niestety, ze względu na y, dynamikę y, prac parlamentarnych, działaliśmy bardziej walcząc o niezależność niezależność Trybunału Konstytucyjnego, walcząc o niezależność wymiaru sprawiedliwości. I myślę, że teraz jest ten czas, kiedy właśnie przeszliśmy do prezentowania pewnych konkretnych rozwiązań, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Te działania muszą być podjęte we wszystkich obszarach. Gospodarce, edukacji, tu, tu opiece muszę zdrowotnej. muszę przerwać, bo nasz nas, <coughs> na, nas czas mija. Także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Kamila Gasiuk-Pichowicz, Nowoczesna. Dziękuję.